Dółeczki. Myślę, że każdy z Was o nich słyszał. Jednak myślę, że nie każdy wie o tym, że nie muszą być tylko na policzkach. Mogą być na podbródku oraz na dolnej części pleców. Jednak skąd w ogóle dołeczki są? Dołki, tak jak pewnie spodziewaliście się, są przekazywane genetycznie. Co ciekawe, wiele osób uważa, że dołki są cechą dominującą, co oznaczałoby, że w przyszłości większość społeczeństwa miałaby je. Jednak nie jest to pewne, że tak się stanie. Aktualnie na przebadanych 2300 osób 37% z nich ma dołeczki na policzkach. Jednak czy dołeczki są cechą dominującą? Co ciekawe, jest to możliwe, że w następnych pokoleniach dołeczki będą standardem, a nieposiadanie ich będzie wyjątkowe. Aktualnie dołeczki kojarzą się z powodzeniem, szczęściem i tak kojarzyły się nie tylko w kulturze europejskiej, ale i na całym świecie. Dołeczki są uznawane za coś pozytywnego, dlatego mogą być rzeczywiście cechą dominującą. Co ciekawe, nie każdy wie, że w rzeczywistości dołeczki są deformacją mięśni, jednak dzięki naszej kulturze jest to wręcz pożądana deformacja, na którą wiele osób jest w stanie wydać fortunę. Przykładem może być Izabela Gilbert, która miała wręcz obsesję na punkcie posiadania dołeczków, więc w 1936 roku użyła urządzenia, które wywierało duży nacisk na jej policzki, co sprawiło, że pojawiły się tam dołki. Jako ciekawostkę wspomnę, że osoby z dołeczkami łatwiej wzbudzają podniecenie oraz, tak jak już mówiłem, są pozytywnie kojarzone w społeczeństwie. A tak się składa, że jestem szczęśliwym posiadaczem dołków. A czy ty jesteś? Napisz w komentarzu na kanale Warto Wiedzieć Więcej.